Zdrowia, szczególnie dla tych, którzy mieszkają w slumsach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Slumsy, no co to są slumsy? Slumsy, no to w Ameryce nazywają, no nie tylko w Ameryce, no ale to biedne miejsca zamieszkania, tam gdzie właściciele w zasadzie biorą pieniądze, a za dużo nie dają w zamian. Także dachy ciekną, są grzyby na ścianach i tak dalej, i tak dalej. No jest jedna z rzeczy, którą dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, powiedzmy w Ameryce, jeżeli w czasie socjalizmu, w czasie PRL-u pokazywali te slumsy. Dlaczego to nie działa? No dlatego to nie działa, że w wielu miastach, między innymi w Nowym Jorku, to był tak zwany rent control. Co to jest rent control? To jest kontrola czynszu. No jeżeli jest kontrola czynszu, no to miasto mówi, możesz brać tylko tyle i tyle za mieszkanie. No i nie można podwyższyć, no bo jak się podwyższa, to właściciel, to ten mieszkaniec, który wynajmuje to mieszkanie, po prostu idzie, zgłasza, no i opieprzają tego właściciela. No ale problemem jest taki, że przede wszystkim ten właściciel płaci podatki do miasta, także on ma wydatki. Ten właściciel kupił ten dom, czy zainwestował w to, to musi spłacać powiedzmy raty do banku. Bank bierze jakieś tam procenty. Jeżeli dach przecieka, no to musi reperować. Jeżeli trzeba pomalować, no to trzeba wydać na farby i tak dalej, i tak dalej. Także ten właściciel, co on robi? Jak może tylko dostać tyle pieniędzy, no żeby nie dokładał do interesu, no to on po prostu niszczy. Likwiduje koszty. No i dlatego właśnie są te zaciekające ściany, są te niepomalowane pokoje i tak dalej, i tak dalej. A wszystko to jest spowodowane, że po prostu miasto ingeruje i mówi ludziom, ile mają brać za te pieniądze, za te mieszkania. Co jeszcze się dzieje, jak jest rent control? No to jak jest rent control, no bo to wszystko jest na pograniczu zysku, tak? Jeżeli ludzie widzą, że mogą zbudować jakiś tam dom i zacząć wynajmować i zarobić na tym tam ileś groszy, no to budują. Jeżeli państwo przychodzi i mówi, nie możesz brać więcej, no to ludzie patrzą się, no ja za tyle zbuduję, tyle wezmę, będę dokładał co miesiąc, no to wtedy to wszystko spada. To tak było właśnie w latach, w 94 roku mieli taką inicjatywę już, w 1994 roku, że okazało się, że zredukowany ten rent control spowodował to, że spadła ilość tych mieszkań o 15%, a w tym czasie podniosły się ceny gdzie indziej, gdzie nie był rent control, o 5%. Tak? Także to jest po prostu no takie wahania. Taki film jest Love Story, tam z lat 60-tych, 70-tych. To się dzieje się na Uniwersytecie Harvard w Cambridge, w Massachusetts. No i właśnie Cambridge, oni mają tam kilkaset miliardów dolarów. Oni mogliby dawać czesne dla wszystkich studentów przez najbliższe 60 lat. No ale dlaczego oni mają tyle pieniędzy? No bo oni powykupywali, oni mają chyba 30-40% nieruchomości w tym mieście. Jak to się stało? No stało się to tak, że po wojnie, kiedy żołnierze wracali z Europy, no to właściciele podnosili właśnie ceny tych mieszkań, no bo przyjeżdżali żołnierze, oni mieli te swoje jakieś tam renty, emerytury, te pensje i tak dalej, także ta kasa przypłynęła razem z żołnierzami, bo jednak w Europie to tam kilkaset tysięcy było, w Japonii też kilkaset tysięcy i jak przyjechali, no to było bardzo dużo forsy, no tak, było bardzo dużo forsy, to właściciele zaczęli podnosić czynsze, no
to miasto powiedziało, że nie może być podwyższania i zrobili rent control. No i później właśnie zaczęły się te slumsy, zaczął się ten problem, że właściciele nie było ich stać, no to zaczęli sprzedawać. No a kto zaczął kupować? Zaczął kupować Harvard. A dlaczego Harvard zaczął kupować? No bo oni jako instytucja niedochodowa, to jest taki ten uczelnie, tak jak kościoły, tak jak biblioteki, też non-profit, czyli nie dla zarobku, no i zaczęli wykupywać. Jak zaczęli wykupywać, no to oni są traktowani innymi podatkami, czyli kompletnie innej sytuacji właściciela budynków był uniwersytet niż jakikolwiek prywatny właściciel. Także właściciel nie miał szans, uniwersytet był w zupełnie innej sytuacji, bo mógł sobie kupić, nie płacił tych podatków, wsadzał do tych domów tych swoich studentów, czy robił jakieś biura, no i ci, których miał bronić, powiedzmy, państwo czy miasto, te wdowy, dzieci tych żołnierzy, żeby mieli tanie mieszkania do pobytu, no to one to było wyeliminowane. Także jak zwykle państwo czy urząd reperuje coś, a później rozpiernicza. No i właśnie to jest przykładem Wenezueli, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze to jest to, że Bernie Sanders, ten prawie 80-letni komunista w Ameryce, który stara się zostać przyszłym prezydentem, z Elizabeth Warren, następna idiotka, która udawała Indiankę, to Bernie Sanders, który na ślub pojechał do Moskwy, śpiewał międzynarodówkę i tak dalej, to teraz powiedział, że trzeba zrobić narodowy, amerykański, w poprzek Ameryki, właśnie rent control, czyli kontrolowanie czynszu. No to by kosztowało $2,5 tryliona, czyli to taka, no plan dosyć potężny, no bo to są dziesiątki tysięcy na każdego, 70 tysięcy na każdego obywatela amerykańskiego. To są ciężkie pieniądze. No i teraz on obiecywał, że w wyniku jego planu, no i mówił do kogo? Mówił właśnie do związków zawodowych. Mówił do ludzi w związkach zawodowych, w jakim mieście, w Las Vegas, tego wszystkiego. Powiedział, że trzeba ustabilizować narodowy standard do kontrolowania czynszów, no i wtedy czynsz nie może być większy niż 1,5 razy tego, co jest inflacja, albo nie więcej niż 3%. Także powiedział, koniec z podnoszeniem. No oczywiście, że większość ekonomistów mówi, że to jest bez sensu. No i jest to bez sensu, no bo jednak te prawo popytu i podaży jakoś balansuje. 2% ekonomistów mówi, że działa. No i później Sanders wychodzi, mówi, pewni ekonomiści mówią, że rent control działa. I co Sanders mówi? No tak jak wszyscy, jak jest socjalizm. No, jeżeli będą mieli problemy właściciele, no to będziemy dawać im ulgi. No, czyli jak zwykle, urzędnicy, bo oni chcą mieć władzę i chcą dawać ulgi, tak? Jednemu dadzą ulgi, drugiemu nie dadzą ulgi. A żeby był wolny rynek, nie chcą tego, tylko chcą kontrolować. No chcę tak samo, Sanders chce wprowadzić 25% podatek od zarobku na, no za tak zwaną, można powiedzieć, spekulację, to czyli ten taki flip house, czyli takie przerzucenie domu, no bo bardzo dużo ludzi kupuje jakiś tam dom, często remontuje czy nie remontuje, no i za jakiś czas sprzedaje. No i on chce, żeby pomimo różnych tam podatków, to jeszcze dodatkowe były podatki, 25%, jeżeli ktoś nie mieszkał 5 lat w tym mieszkaniu czy w tym domu. No czyli to jest to, co Chińczycy robią już jakiś czas w Chinach, no bo tam właśnie też, żeby opanować tą inflację i spekulację i tak dalej, to właśnie mają jakieś takie konfiskacyjne
procenty. Oni tam mają konfiskacyjne procenty po 50, 60, 70%, dlatego tam jest bardzo dużo rozwodów. Tam kupują na babcie, na syna, na wnuczka. Kupują na podstawione rzeczy, właśnie żeby spekulować. No ale tam nie ma Wall Street, tam nie ma giełdy, tam nie ma złota, tam nie ma waluty, także jedyne wartość, gdzie ludzie mogą inwestować, to jest właśnie domy i mieszkania. No i Sanders proponuje właśnie skonfiskować, zabierać 1/4, jak ktoś zarobi, nie mieszkając tam. No i z tych 2,5 tryliona dolarów, jakby to poszło, no to 1,5 tryliona poszłaby do ministerstwa tańszych mieszkań, tak? Także zbudowaliby 7,5 miliona tych mieszkań, domów, czyli 200 tysięcy za sztukę. No i byłoby to tak, że 200 tysięcy za sztukę i one zawsze byłyby dostępne dla ludzi, tak? No to teraz znowu jest. Państwo buduje, miasto buduje, później mówi, kto tam będzie mieszkał, jak ma mieszkać, co ma mówić, dlaczego ma mówić, gdzie ma chodzić głosować i tak dalej, i tak dalej. Czyli Sanders wychodzi, po prostu buduje za mordyzm, buduje tą koryto, do którego zmusza ludzi, tylko dlatego, że rozpiernicza wolny rynek. No w Ameryce jest popularne w wielu miastach, to są dzielnice, powiedzmy jednorodzinne, dwurodzinne czy trzyrodzinne. No i bardzo często ludzie kupują, inwestują, oszczędzają tam ileś pieniędzy, kupują dwu, trzyrodzinny dom, mieszkają na jednym piętrze, a pozostałe wynajmują, czy dwa wynajmują. No i jest to taki normalny model biznesowy. Tyle tylko, że miasto jest podzielone na nie można zbudować czterorodzinnego domu, powiedzmy w miejscu, gdzie jest dzielnica trzyrodzinna. Ale są dzielnice, szczególnie tam na północy, gdzie jest śnieg, gdzie nie ma miejsca na ulicy, no bo jeżeli ulica idzie i domy są z dwóch stron i odległości między domami jest powiedzmy 5-10 metrów, dom ma tam 10-12 metrów szerokości, no to nie ma nawet miejsca na te trzy piętra, po dwa samochody, to nie ma tam miejsca. No ale jest to taki, powiedzmy, ci, co oszczędzają, ci, co inwestują, no to sobie kupują, tam mieszkają. Ci bardziej bogaci, powiedzmy, no to wynajmują trzy, mieszkają gdzieś indziej. W Los Angeles to jest właśnie taki, powiedzmy, problem. We wszystkich miejscach jest problem, że te miejsca, jakkolwiek jest zoning, czyli te strefy do zabudowania, no bo nie można mieć, powiedzmy, garażu gdzieś, gdzie ludzie mieszkają, tak? Także są strefy biznesowe, są takiej małej produkcji, są strefy jakieś hotelowe, są strefy, jak wspominałem, jednorodzinne, dwu, czy tam inne, są strefy z wieżowcami i tak dalej, i tak dalej. No i w Los Angeles 75%, no to w zasadzie jest pokryte, przepraszam, jednorodzinnymi domami. Także w San Diego kościół luterański popatrzył się naokoło i mówi, o, zbudujemy tutaj 20 czy 50 ileś tam mieszkań, bo nasz parking jest niewykorzystany. No ale przepisy są takie, że w tym strefie tej budowlanej na każdy metr siedzeń w ławkach, no to musi być jedno miejsce parkingowe. No bo można sobie wyobrazić, na metr usiądą powiedzmy dwie osoby, to dwie osoby przyjadą w samochodzie. No fakt jest faktem, że to jest tylko w niedzielę, no ale ten luterański zbór doszedł do wniosku, że i tak już mało kto przyjeżdża, no to tam zbudują. No ale to nie zmienią tego. Tak bardzo. No dużo w Oregonie, powiedzmy, Stan nakazuje różnym miastom właśnie, żeby ileś część tych jednorodzinnych domów czy tych działek, które są jednorodzinne, poprzekształcać na dwurodzinne. Także to będzie podwójnie nasycenie.
Czy plan Sandersa ma jakiekolwiek szanse? No to jak zwykle komuniści po prostu przychodzą i kijem każą coś zrobić. No i bardzo ludzi, dużo ludzi krzyczy, że to jest wspaniała metoda na zwiększenie, na pilnowanie tych wydatków. No ale no niestety domy od 100 lat nieustannie rosną. Fakt jest faktem, że proporcje między zarobkami na dzień dzisiejszy, a zarobkami powiedzmy 30 lat temu, no to są inne, no bo dzisiaj to tak większość ludzi musi pracować około 7-8 lat na ten dom, który kupią, a powiedzmy 20-30 lat, no to musieli pracować 5-6 lat. No trzeba pamiętać, że w latach 80. no to oprocentowanie tych hipoteki, jak ludzie brali pożyczki, no to oprocentowanie pożyczki z banku, no to było 10-12-13%. No tyle tylko, że domy były powiedzmy po 60-80-90 tysięcy. Na dzień dzisiejszy te same domy kosztują po 400-500 tysięcy, no ale oprocentowanie jest na 4%. No ale to mimo wszystko nawet patrząc na inflację i patrząc na te średnie zarobki 30 lat temu, a dzisiaj, no to się przesunęła ten wskaźnik no nie tyle opłacalności, co inwestycji. To jest dużo gorszy. Ludzie muszą dużo dłużej pracować, no, dolara za dolara. Czyli co znaczy? No znaczy, że będą mniej jeść w restauracjach, że będą mniej jeździć na wakacje i tak dalej, i tak dalej. No Sanders, najgorszy idiota, to jest taki właśnie z niego, bo on mówi, że ten demokracja socjalistyczna w Ameryce nie ma się kompletnie nijak tutaj socjalizmu w Wenezueli. No tak, także Polaku, jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli głosujesz na socjalistów, a szczególnie na Bernie Sandersa, to naprawdę musisz się puknąć w głowę i się zastanowić, co robić. Szczególnie jeżeli wyjechałeś jeszcze z PRL-u i pamiętasz to, co się dzieje. Także nie doprowadź do ruiny, nie doprowadź do ruiny Amerykę. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o powiadomieniach. Wysyłaj. Polecaj. Proszę, jeżeli polecasz, dziękuję bardzo. Pisz pytania, pisz opinie, pisz jakieś sugestie i do następnego codziennego filmiku. No i jak zwykle będzie zdemonetyzowany, tak jak ten wczoraj i przedwczoraj i przedprzedwczoraj. Odwołuję się i odhaczają po 24-48 godzinach, ale większość o obejrzanych minut nie jest. Do następnego.